Na dzisiejszym zebraniu zarządu regionu Środkowo-Wschodniego Solidarności przedstawiono m.in. informacje o pracy prezydium, informacje o posiedzeniu Komisji Krajowej, o pracach Wojewódzkiej Komisji Dialogu Społecznego oraz organizacji obchodów 33. rocznicy lubelskiego lipca 80. Najważniejszą sprawą omawianą przez Komisję Krajową jest ogólnopolskie referendum strajkowe. Wojewódzka Komisja Dialogu Społecznego podjęła natomiast problem służby zdrowia w naszym regionie. Zamiast łączenia placówek i redukcji miejsc w szpitalach, Solidarność wspiera pomysł wykorzystania wolnych łóżek poprzez zachęcanie gości z innych regionów i zagranicy do korzystania z usług tutejszej opieki medycznej, zwłaszcza w dziedzinach, w których Lubelszczyzna ma duże osiągnięcia i renomę. Obchody 33. rocznicy Lubelskiego lipca 80 mają być miesiącem sportu, kultury i aktywności. Planowane są cykle imprez plenerowych, takich jak aktywna gra miejska. W przygotowaniu weźmie udział m.in. Lubelskie Centrum Gier Historycznych. 6 lipca ma odbyć się spływ Kajakowy Bystrzycą. Rozważany jest też rajd rowerowy od Dzwonu Wolności do Pomnika Wdzięczności. W planach także sesje fotograficzne i malowanie grafiti. Zarząd regionu zdecydował dziś, że walne zgromadzenie delegatów regionu środkowo-wschodniego Solidarności odbędzie się 25 września w Lublinie. Przewodniczący regionu Marian Król omówił na koniec sytuację w zakładach pracy lubelszczyzny, zwłaszcza w Puławskich Azotach, gdzie podpisano ostateczny projekt porozumienia społecznego oraz w Tomaszowskim Szpitalu. Gdzie trwa spór zbiorowy.